Cześć! Witam na samym kanale. Słuchajcie, końcówka roku to jest taki okres, gdzie wielu z nas robi dodatkowe zakupy, zwłaszcza jeżeli chodzi o elektronikę. Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorców, którzy w ten sposób jakby szukają też dodatkowych kosztów w tym roku podatkowym, że chcą mieć przez to mniejszy podatek dochodowy do zapłacenia w przyszłym roku. No i proszę Państwa, w dzisiejszym odcinku sobie porozmawiamy, czy nie warto by przez takich przedsiębiorców jednak poczekać z niektórymi zakupami właśnie do stycznia 2021 roku. Zapraszam na odcinek. No, proszę Państwa, dlaczego generalnie do stycznia być może warto poczekać w przypadku przedsiębiorców? Otóż zmienia się kodeks cywilny i wchodzi zupełnie nowa konstrukcja, bo będzie coś takiego jak przedsiębiorca o cechach konsumenta. Co to oznacza? Że to jest zarazem przedsiębiorca, ale zarazem i konsument, który ma uprawnienia konsumenta, który będzie mógł przysługiwać ochronę należnej konsumentowi, czyli tak zwany przedsiębiorca o cechach konsumenta. Tutaj będzie nowy artykuł 385 znaczkiem 5. Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w artykule 385 znaczkiem 1 do 385 znaczkiem 3 stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Czyli proszę Państwa, co to oznacza? Oznacza to, że między innymi do tej pory to było jasne, że jeżeli na przykład taki przedsiębiorca brał sobie jakiś sprzęt, powiedzmy drukarkę na fakturę, no to czyli generalnie ją nabywał jako przedsiębiorca, czyli nie posiadał tej całej ochrony konsumenckiej, która jest należna konsumentowi, czyli między innymi prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania tego towaru. Jeżeli na przykład sprzedawca nie poinformował go o możliwości odstąpienia umowy, to już miał na odstąpienie umowy aż 12 miesięcy. Dodatkowo nieskuteczność pojawiających się w umowie czy w regulaminach sklepu tak zwanych klauzul niedozwolonych, klauzul abuzywnych, znanych między innymi właśnie z tych sporów frankowych, o sprawy frankowe. Czy to, że sprzedawca odpowiada wobec takiego przedsiębiorcy, który ma cechy konsumenta, tak samo jak na zasadach rękojmi za jakość tego, co sprzedano. I proszę Państwa, i generalnie do tej pory było tak, że jeżeli nawet taki mechanik samochodowy, czy taki fryzjer zakupował sobie, powiedzmy, drukarkę nawet i ta drukarka była, powiedzmy, wadliwa, albo stwierdził, że jednak to nie jest ta drukarka, którą chciał kupić, no to nie miał prawa odstąpienia. To, czy będzie mógł odstąpić, zwrócić ten sprzęt, wymienić na nowy, to zależało tak naprawdę od dobrej woli sprzedawcy takiego. Teraz od stycznia to się zmienia, od 1 stycznia to się zmienia i taki właśnie przedsiębiorca, czyli taki mechanik, który sobie zakupuje tą drukarkę właśnie do swojego warsztatu, będzie mógł tak samo jak konsument odstąpić od tej umowy zawieranej na odległość. Więc tutaj też uwaga dla sprzedawców, że warto również zaktualizować te swoje regulaminy, jeżeli do tej pory obsługiwali właśnie przedsiębiorców, żeby na przykład takie informacje o prawie odstąpienia byłoby jednak w tych regulaminach zawarte. No i proszę Państwa, i generalnie to też właśnie między innymi z tych wpisów do CIDG, no to wynika, że warto by jednak sobie zrobić taki, powiedzmy, również taki rachunek sumienia, czy to również na pewno te wszystkie wpisy co do właśnie PKD, którą przedsiębiorcy sobie wpisują, to na pewno mają sens. No bo kiedyś była taka praktyka, że się wpisywało różne rzeczy, praktycznie kilkanaście czy tam kilkadziesiąt PKD, tak na wszelki wypadek, żeby to było możliwe. No to teraz warto generalnie sprawdzić, czy to naprawdę, powiedzmy, na przykład takie wpisy, co niektóre są nam potrzebne, czyli powiedzmy w przypadku jakiejś agencji reklamowej, to czy na pewno, powiedzmy, taki wpis do PKD na wykonywanie usług remontowych będzie potrzebny, bo się może tam okazać, że poprzez takie zbędne wpisy, których po prostu w ogóle nie korzystamy, no to pozbawiałem się dodatkowej ochrony, którą przysługuje takiemu konsumentowi. No jak widać, że generalnie to jest dosyć akurat bardzo duża zmiana. Z jednej strony dobra, wyczekiwana, bo umówmy się tak, że powiedzmy, jeżeli na przykład ja kupuję swoją, powiedzmy, drukarkę do kancelarii, czy monitor do kancelarii, no to po prostu nie znam się tak naprawdę na tym, jaki kupuję monitor, czy on będzie dobry, czy po prostu to będzie właściwie odpowiada moim potrzebom, więc to pod tym kątem to jest akurat rozwiązanie dobre. No, z drugiej strony to troszkę zrobi nam zamieszania, tym bardziej, że te przepisy to w zasadzie już powinny wejść w czerwcu 2020 roku, no, natomiast ze względu na inne właśnie zapisów tarczy zostało właśnie ich wejście w życie odroczone właśnie do stycznia 2021 roku, więc dano chociażby większy ten czas na to, żeby przedsiębiorcy mogli
zweryfikować te swoje kody PKD, czy naprawdę wszystkie te PKD, które sobie wpisali do CEIDG, są akurat im potrzebne. No i plus, żeby sprzedawcy mogli dostosować odpowiednio zapisy umów, zapisy regulaminów, żeby było chociażby w nich zawarte chociażby to prawo odstąpienia do umowy zawieranej na odległość. No proszę Państwa, tym bardziej, że akurat w obecnych czasach tak naprawdę większość obrotu gospodarczego, większość umów właśnie przenosi się do internetu, więc praktycznie wszystkie umowy są teraz zawierane na odległość. Więc no, siłą rzeczy warto by dokonać takiej weryfikacji, warto by za to zadbać. I proszę Państwa, no i tyle w tym odcinku. Tak naprawdę, jeżeli macie jakieś pytania, znajdziecie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć. Jeżeli podobał Wam się odcinek, zasubskrybujcie ten kanał, a ja tymczasem pozdrawiam.